Jest dziewiąta, zaczynamy Brief Morning w poniedziałek. To jest 44 wydanie tego programu. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Gadzinowski. Jacku, witam. Już co prawda 2016 rok się zaczął parę tygodni temu, ale ja chciałem jeszcze trochę Cię cofnąć do roku 2015, który dla Ciebie był chyba rokiem przełomowym w Twojej karierze YouTube'owej. A czy chodzi Ci o cyfry, czy chodzi mi o cyfry, o nagrody, o całokształt, też o biznes, tak? Znaczy tak, to rośnie cały czas z roku na rok i można powiedzieć, że osiągnąłem tam jakieś kamienie milowe, 100 tysięcy, 200 tysięcy w styczniu. Są to cyfry, ale to są tylko cyfry, które łachczą ego, że tak powiem. Które patrzysz tylko przez chwilę, a później i tak przychodzisz do porządku dziennego, tak? Bo jak patrzę już po prostu tak jakby z perspektywy, to czy masz tam 50 czy 100 tysięcy jakby nie ma znaczenia wielkiego, bo liczy się tak naprawdę kontakt z widzem oraz te materiały, które po prostu robisz, czy one po prostu się rozchodzą, czy nie. Nagroda, jeżeli mówisz, tam branżowa, możemy mówić, tak? Grand Video Awards, to była nagroda od fachowców. Tym bardziej mnie to cieszy, że wygrałem w kategorii wideo korporacyjne, gdzie startowałem w kategorii, gdzie no, konkurowałem ze spotami za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, że tak powiem, dużych instytucji finansowych, no, które rzeczywiście się przyłożyły. No ja, skromny człowiek, z czymś takim byłem w stanie z nimi konkurować i wygrać po prostu, bo tak naprawdę w filmie, czy w ogóle w przekazie audiowizualnym, czy wizualnym zawsze chodzi o emocje. I tak, czy ktoś robi zdjęcie, film, to na końcu decyduje odbiorca. Jeżeli zrobimy spot, film, reklamę, która jest nieciekawa i nikt tego nie obejrzy, to znaczy, że straciliśmy czas. I tak naprawdę chodziło tutaj o to, że nie liczy się właśnie jaką kamerą kręcimy, ile pieniędzy wydaliśmy, tylko jak zareagował na końcu widz. A tutaj widz zareagował dobrze. Było dużo komentarzy, była duża wyświetlalność. Wideo korporacyjne, które ogląda 140 tysięcy ludzi i ogląda ludzi w Mordorze w budynku, no to chyba jest ewenement. No właśnie, ale czy te emocje są powodem, dla którego marki, które wchodzą i coraz częściej starają się na YouTube'a wejść i jakiś content promujący czy markę, czy produkt tam wiesz, wypromować, jednak zazwyczaj wybierają współpracę z twórcami niż tworzenie własnego kontentu. Tak, bo to jest prostsze. To jest prostsze, ponieważ już jest ta skala, żeby samemu zrobić wideo na początku. Po pierwsze trzeba mieć pomysł, strategię, jakkolwiek to nazwiemy i robić bardzo dużo powtórzeń, próbować. Czasami się mylić, zrozumieć środowisko, w którym się jest. To są miesiące, jeśli nie lata i nigdy nie wiemy na końcu, czy rzeczywiście ten sukces odniesiemy. Tak samo jest z twórcami. A dla dużego biznesu o wiele łatwiej jest wejść na gotowe wzorce i na gotowych twórców, którzy już mają ze sobą jakąś widownię i tam tak jakby zaistnieć. Chociaż znane jest wiele przykładów, gdzie marki jednak budują swój content od samego początku, tylko to jest decyzja już na poziomie właśnie dyrektora marketingu czy sprzedaży, który powie tak, przez 2-3 lata będziemy inwestować i nie patrzymy na cyfry, czy dzisiaj jest 1000 wyświetleń, czy 100, czy za rok, dwa będzie 100 tysięcy. Więc to jest tego typu perspektywa, dlatego wybiera się to, bo to jest prostsze, szybsze. Chociaż też da się przełożyć i zbudować kanał w przeciągu, nie wiem, roku, no jak to Castorama zrobiła, która dogadała się z 5 sposobami i taki branded content, jak to mogę nazwać, powstaje. To, żeby firmy odniosły sukces tam i budowały swoje kanały, właśnie muszą dać ludziom nie tylko emocje, ale content, który jest użyteczny. Jeżeli, nie wiem, prowadzę bank, nie wiem, instytucję finansową, musiałbym dać swojej grupie celowej takie informacje, które są potrzebne do podejmowania decyzji finansowych. Nie, muszą jak oszczędzać, niekoniecznie pieniądze w formie, że mam zanieść do banku, ale jak w życiu codziennie oszczędzać benzynę, nie wiem, lepiej kupować wakacje. Tego typu rzeczy, które rzeczywiście nam pomogą. Ludzie tego oczekują właśnie. Ale właśnie też jedną z rzeczy, którą Twój kanał, nie jesteś pierwszy, który to udowadnia, ale chyba Ty sprowadziłeś kwestię budżetu produkcyjnego już do takiego absolutnego. Może jeszcze raz, wiesz, pokaż, czego wymaga stworzenie kanału z 200 tysiącami subów, z którym chcą współpracować marki, który angażuje
tak naprawdę to nie ma znaczenia, jaki masz sprzęt, tak? Znaczy, sprzęt nie ma znaczenia, nie fetyszyzujmy sprzętu czy właśnie środków. To też nie polega na tym, że twórca będzie za owsiankę jechał przez 2-3 lata, bo nie o to też w tym momencie chodzi. Ale w wideo, w YouTubie tak naprawdę trzeba wybalansować właśnie te środki, które się wydaje versus to, co chce się tak naprawdę osiągnąć. W moim przypadku, tak, chciałem udowodniłem, że w zasadzie mając pomysł, rozmawiając z ludźmi, pokazując ich, używając minimalnego sprzętu, jestem w stanie jakby zrobić tą rozpoznawalność, czy jakkolwiek to można nazwać. Tutaj tak w zasadzie chodziło też o to, że ja wchodząc na lokalizację, tak, czy na miejsce, nie mając tego też sprzętu, nie denerwuję tych ludzi. To są amatorzy często, tak, którzy okej, występują przed kamerą, ale też we własnym środowisku i w tym momencie niekoniecznie zawsze muszą dobrze reagować, mogą się stresować, jeżeli ktoś by biegał z całą jakby ekipą. Z oświetleniem. Tak, już nie mówiąc, że to jest czas, tak, który trzeba na... Trzeba operatora, trzeba kamerę, trzeba rozustawić to. Jedna scena, druga scena, ktokolwiek robi reklamę lub tego typu produkcję, wie doskonale, że to wydłuża proces, a proces to są jakby koszty. I tu w tym przypadku, mając znikomy budżet, no to trzeba wszystko sprowadzić do minimalizmu. Zresztą YouTube w zasadzie lubi ten minimalizm i docenia tych twórców, znaczy mówię widzowie, tak, widzownie, że liczą na końcu na to, że zobaczą żywego człowieka w te wszystkie sytuacje. Chociaż są też twórcy, którzy idą w drugą stronę, przesadzają w tym momencie, że okej, coś takiego jak to, uważam, że to jest hamburger albo rąbanka na końcu, to co ja robię. Okay. Tak, że to jest prosty montaż, tu się nic nie robi, okej, ale ja jadę, robię research. To nie jest, że jeden film, który trwa 3 czy 5 minut, to jest tak, że ja wchodzę do ciebie w godzinę, zamykam i już wieczorem mam odcinek. Nie, nie. To trzeba najpierw ustalić z kimś, nagrać te wszystkie sceny, pojechać, które czasami to jest wycieczka na 1 czy 2 dni, żeby ktoś na końcu zobaczył te 3 minuty. A z drugiej strony są twórcy, którzy właśnie chcą iść w stronę fabuły, iść w stronę rynku telewizyjnego i uważają, że taka też część jest, mają swoją widownię. Tylko ja myślę, że to jest takie trochę rozwarstwienie i zawsze YouTube i to wideo, które jest, zawsze będzie większe to takie powiedzmy paraamatorskie czy łatwe niż to, które jest z bardzo dużymi pieniędzmi i z bardzo dopracowanymi formatami. To będą zupełnie inne części i one będą się coraz bardziej moim zdaniem rozjeżdżać. Powiedziałeś, że część z tych ludzi, których odwiedzasz, to amatorzy. A ja mam takie wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy. Ale ja nie mówię amatorzy w sumie. Tak, ale właśnie nie w złym znaczeniu, ale ja chciałem jakby przejść do tego, że większość, znaczy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele biznesów ludzie budują, różnych na YouTubie. To nie jest już, znaczy bycie YouTuberem, to nie jest, ty też masz swoją firmę, tak, która gdzieś tam krąży wokół tego, co robisz na YouTubie, ale nie jest tylko i wyłącznie z tym związana. Czy w Polsce jest tak, że jakbyś miał żyć w 100% z YouTube'a, czyli nie wiem, z reklamy, która się tam wyświetla, czyli być takim czystym YouTuberem, to jest tylko garstka, która ma tanią produkcję, czyli siada przed komputerem, włącza, wyłącza, ładuje, tak? Wtedy nie masz żadnych jakby kosztów. To rzeczywiście, jeśli masz duże wyświetlenia, masz długie filmy, jesteś w stanie z tego zaleć. Wszyscy inni, którzy nie wiem, robią wideo bardziej dopracowane, które wymagają wyjechania gdzieś, nie wiem, rozmawiania z innymi ludźmi, zainwestowania w sprzęt, nie żyją z tego, tak? Mają wokół tego swoje biznesy. Ja poznałem takich ludzi i mnie to cieszy, że YouTube dał im możliwości założenia firm, tak? Że są to często ludzie, którzy wyszli z biedy nawet, tak? Że utrzymują rodziny. To tak naprawdę widz na końcu nawet o tym nie wie, czy nie ma świadomości, albo nie chce wiedzieć. Ale nawet w niszach, które mają tam 20-30 tysięcy fanów i niewiele jakby wyświetleń, ci ludzie potrafią z tego żyć, tak? Bo mają swoją firmę pośrednictwa, nie wiem, handlowego jakiegoś tam, nie wiem, reklamują swoją firmę, swoje produkty, nie wiem, doradzają, jakie samochody wybrać są, nie wiem, trenerami później, testują samochody, nie wiem, składają klocki Lego, są trenerami personalnymi, układają diety, tak? I oni mają te pieniądze i to całkiem, nawet czasem
duże, o wiele większe niż ci, którzy są dzisiaj na topie, mają te milionowe wyświetlenia, miliony fanów i to się tak wydaje. Oczywiście ci, którzy mają te miliony w cudzysłowie, też jakby zarabiają, bo są imprezy, są lokowania produktów, współpracę z firmami. Więc jest całe spektrum możliwości zarabiania dla tych twórców i to się profesjonalizuje. I to, co było kiedyś tam amatorskie, bo każdy siadł i pierwszy raz nagrał, to się rzeczywiście profesjonalizuje. Amatorstwo tutaj bardziej rozumie pod względem, że człowiek, który sam się wszystkiego nauczył, I sam przyjął 10 ról, doszedł do jakiegoś poziomu, nie wiem, zawodostwa, to tego nie nazwę, ale wszystkiego się nauczył, montażu, udźwiękowienia, panowania nad grupą ludzi, z którą pracuje, nie, później przekucia to w biznes, tak? To jest wszystko umiejętność, tak, którą się nabywa jakby z czasem. Czy tak jak mówisz w moim przypadku, że okej, okay, ja sobie produkuję filmy, ale robię zupełnie inne rzeczy, jeżeli YouTube mnie się rozrośnie do większej całości, to oczywiście przemyślę tę kwestię, żeby firma stanowiła jakby mniej. No a właśnie, jeżeli chodzi o ten rozwój i przyszłość, to są takie rzeczy, których jeszcze w Polsce nie ma, takie trendy, których powinniśmy się spodziewać, na które warto jest patrzeć, jeżeli mówimy o zagranicznym YouTubie, który, znaczy zagranicznym, światowym, tym angielskojęzycznym. Znaczy u nas jest jeszcze tak, że wiele niż po prostu niż, tak, dużych tematów nie ma, bo są jakby droższe w produkcji, albo jeszcze ten YouTube, który wyrósł nie, z vlogowania, czyli mówienia tak jak tutaj do kamery, czy z grania, jeszcze w Polsce nie funkcjonuje, ale myślę, że cała sfera poradnictwa w Polsce jeszcze nie funkcjonuje. To oczywiście można powiedzieć, że jest coś takiego jak handymania czy 5 sposobów, ale to jeszcze nie jest to. Jest ta część poradnikowa, która jest fitnessowa i widać, że tutaj jest bardzo duży potencjał. Ja myślę, że wszystkie Q&A, jak żyć, co robić, jak prać, nie wiem, jak oszczędzać, te rzeczy, które stanowią o codziennym życiu, będą się mocno rozwijać, bo treści poradnikowe są najczęściej szukane. To przejdzie później, nie wiem, na kosmetyki, na jedzenie. Oczywiście można powiedzieć, że kosmetyki są czy ciuchy, tak? bo są dziewczyny, które robią tak zwane przeglądy torebek, ale ja nie mówię o takim poradnictwie, ja mówię o bardziej profesjonalnym poradnictwie, tak? Który ktoś rzeczywiście układa cały format i sobie nad tym funkcjonuje. Sport, turystyka, to wszystko nie funkcjonuje jeszcze w Polsce, bo jest drogie jakby w produkcji, więc tutaj ja myślę bardziej, że to będą firmy inwestować i wiele z tych rzeczy, których jeszcze nie ma w Polsce, powstanie za pieniądze firm, tak, albo jakby z inwestowania zewnętrznego. Wierzę też to, że pojawią się firmy nie takie, jak, tylko producenckie bardziej, tak, które będą inwestować w content i próbowały go sprzedać na przykład do portali czy do telewizji. Tak, bo... Ale myślę, że też możemy się spodziewać takich sytuacji, że firmy będą zatrudniały na takiej samej zasadzie jak telewizja, po prostu twórcę do prowadzenia kanału. Na Zachodzie są takie sieci partnerskie, które nie skupiają kanałów robionych przez twórców, tylko raczej szukają twórców, którym dają kanał, nawet wynajmują mieszkanie i mówią rób, a my będziemy sobie na sobie zarabiać. W Polsce już też jest sieć, tak, MediaCraft, która ma już takie formaty, gdzie w zasadzie osoby, które tam występują, są wynajętymi twórcami, które mają doprowadzić do czegoś tam, tak, czy robią format powtarzalny, żeby być bezpieczny, tak, bo z punktu widzenia takiego networku, firmy MCN, no, o wiele bardziej bezpieczne jest posiadać swój format i rozwijać niż mieć twórcę, który może dzisiaj nagrać, a jutro być chory na przykład, tak, albo się wypalić po prostu. Albo odejść. No odejść też tak, no bo to jest jakby trochę też i artysta. Czasami jeżeli zwłaszcza działa w jakichś takich kategoriach no trudno mierzalnych, czyli mało powtarzalnych, nie wiem, jak pranki na przykład, no trudno jest być ciągle kreatywnym i przez 10 lat robić dobre, śmieszne rzeczy, że tak powiem. Więc tak, to będą takie trendy. Telewizja już jest obecna, firmy, które dostarczają content, no to chodzi większość tych MCN-ów, dużych firm networków, tak, czyli firm zrzeszających twórców i teoretycznie opiekujących się nad nimi, już jest wykupionych przez duże koncerny, tak jak weźmiesz pierwsze top 10, top 20, top 50, większość już jest sprzedana, kupiona przez dużych jakby graczy, bo oni wiedzą, że jest problem młodszej widowni 18
tej młodszej oraz tej 18-25 i tej, która przestaje oglądać telewizor i za chwilę oni będą mieli jako firmy, jako duże marki problem z tym, jak dotrzeć do takich ludzi, więc łatwiej jest im w jakiś sposób nad tym panować albo przynajmniej rozumieć, żeby za chwilę móc tam pokazywać się produkty lub robić też wręcz seriale. To już jakby w Stanach jest kolejny trend, gdzie właśnie youtuberzy są zatrudniani do tego, żeby występowali normalnie w takich filmach, które są później pokazywane bardziej w kablówkach, bo w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze ta część, oczywiście jest telewizja narodowa, ale głównie kablówki tutaj rządzą i kablówki są trochę na przecięciu YouTube'a, dla mnie przynajmniej, i tej normalnej telewizji. One jakby też się tymi formatami interesują. Zresztą cały YouTube, a w zasadzie, jeżeli mogę powiedzieć, ten, który próbuje być dłużej skalowany, opiera się na formatach i różnych innych tak naprawdę rzeczach, które widzimy w telewizji. To jest tylko przeniesienie moim zdaniem tych prawideł, które tam funkcjonowały tutaj do YouTube'a, do takiej telewizji internetowej, chociaż twórca powie zawsze, nie, ja nie jestem telewizją, a ja powiem, no tak, ale robisz według pewnych wzorców, które są znane z telewizji, z kina czy show biznesu i te wszystkie rzeczy funkcjonują, tak, product placement czy wszystkie inne formy reklamy, może tych też byś mógł powiedzieć, czy byś zapytał, to powiem Ci, że to jest stamtąd przeniesione właśnie. No właśnie, a jeszcze mam pytanie, które właściwie zadaję każdemu gościowi związanemu jakoś z wideo w internecie, czyli jeżeli nie YouTube, to co? Bo wielu twórców na dzień dzisiejszy stara się być obecna we wszystkich możliwych kanałach, od Snapchata, po Twittera, Facebooka. Ty głównie z tego, co zauważyłem, skupiasz się na Facebooku i na YouTubie. To są dwa takie główne miejsca, w których... No i Instagram jest jeszcze, tak? Jeszcze Instagram. I pytanie moje jest takie, czy... Znaczy, z czego wynika taka akurat strategia i czy spodziewasz się, że to w jakimś stopniu się, nie wiem, czy obserwujesz na przykład Snapchata, czy planujesz jakieś zmiany w tym roku wprowadzić? Znaczy, każde z tych narzędzi jest do innej grupy wiekowej, moim zdaniem, tak? Mhm. I tak każdy sobie buduje też poniekąd widownię, będąc obecnym w pewnych serwisach, tak? Ja chcę trochę wyciągnąć tą widownię, żeby była starsza, przez co się trochę to ogranicza, tak? Moja widownia jest trochę bardziej jakby pasywna, znaczy nie działa tak szybko, w takiej dużej wielkości, nie wiem, interakcji, czyli no jak przy tych młodszych twórcach, więc tak naprawdę mnie Snapchat nie jest potrzebny. Mhm. Potem no, też uważam, że tam trzeba dać jakiś content, który ma sens, a nie jest to content typu, że idę po sukienkę, czy właśnie byłem w ubikacji, tak? No może i to jest fajne. Ale ja jakoś... Ja myślę, że Jacek Gadzinowski idący po sukienkę na Snapchacie... Nie, ale ja mówię ogólnie, tak, nie mam takich tendencji, jeżeli o to chodzi. Generalnie chodzi, że to jest dla mnie trochę trywializowanie. Ja uważam, że mam formę jakąś zamkniętą i to jest film, YouTube, jest Facebook, który jest też w sposób jakiś kontrolowalny, czy Instagram. Bo też chcę mieć ten kontakt z widzami. I dla mnie łatwiej w tych narzędziach po prostu z nimi się kontaktować niż w formie na przykład Snapchat, gdzie to jest, dla mnie to jest nadawanie w jedną stronę. No tu właśnie pojawił się komentarz, że szkoda, że większość ludzi publikuje aktualnie ten sam content na wszystkich platformach. Czyli nie ma takiego z... O, to jest czas, to są środki, tak, żeby dać wszędzie inny content, musisz myśleć. Ja widzę po tych ludziach, tak, oni muszą codziennie myśleć, jak pokazać swoją twarz, jak pokazać sytuację. I teraz wyobraź sobie, że masz 4 czy 5 platform i do każdej musisz wymyśleć coś innego. A jesteś na przykład orkiestrą, że jesteś sam, tak? No to kto ci ten content jakby zrobi, żeby był jeszcze na tyle, wiesz, ciekawy? Więc gdzieś no tak. Się przekleja po prostu, tak? A jak traktujesz Facebooka i YouTube'a? Bo jest dużo, dużo takich, wiesz, dyskusji o tym, że tam Facebook kradnie content i wyświetlenia są nie tyle warte, ile powinny. Znaczy ja uważam, że to są dwa osobne twory, że jeżeli funkcjonować, to trzeba dać inny content. Ja na przykład wideo nie karmię w ogóle Facebooka, bo uważam, że dopóki ten serwis nie będzie chronił mnie jako twórcy pod względem content ID, czyli chronienia praw autorskich, tak, on dla mnie nie jest żadnym jakby partnerem. Wyświetlenia, które tam są, uważam, są za śmieciowe, ponieważ one ładnie wszystko nabijają i wystarczy, że
wiesz, przejadę lewo, góra i wyjdzie mi, że 6 razy obejrzałem ten film i zrobiłem te wyświetlenia w 5 sekund i to jest zupełnie inny widz, tak, czy inny sposób funkcjonowania. Jak otworzę statystyki YouTube'a, to ja widzę, ile on rzeczywiście spędzi ile czasu. Już jest tak, tak, i jeżeli dla mnie na filmie jest mniej niż 55-65% nie, obejrzenia, czyli watch time danego filmu, który trwa w moim przypadku od 5 minut do 10, więc to jest ten kontakt z widzem, to dla mnie jest to wartościowe. Dla mnie Facebook w tym momencie, nie wiem, z 5-10-sekundowym obejrzeniem jest mało jakby wiarygodny i mało interesujący jako dla twórcy. Chyba że zacznę tworzyć bardzo krótkie filmy, które będą zapowiedziami i będę odsyłał ruch na zewnątrz, wtedy okej, okay, ja uważam Facebook jako medium jakby uzupełniające do tego, co działam na YouTubie. YouTube dla mnie jest trochę bardziej otwartą jakby formułą, plus pozycjonuje się w Google'ach, a dla mnie Google w tym momencie jest rzeczą ważniejszą. I większość tej widowni też powyżej 18 roku życia dalej używa Google'a i będzie używał, Google nie zniknie. I dlatego na przykład Snapchat też uważam, że to jest dla mnie jakaś efemeryda, która może, nie wiem, za rok, dwa nie istnieć, albo za 10 lat, bo będzie kolejny serwis. Więc to jest trochę mniejszy trend niż właśnie Google czy Facebook, które są większymi narzędziami. Więc każdy jakby twórca, marketer czy firma musi sobie właśnie wybrać narzędzia pod swoje działania i dokładnie tak samo mówię zawsze firmom, tak, żeby nie ulegać jakimś chwilowym modom, nie budować jakichś tworów, tylko ewentualnie wykorzystać jakąś osobę, skorzystać z jej popularności, wejść tam i obserwować. Okej, okay, dobrze, nie. Jeżeli to znowu spada, no to szukamy kolejnej. No skąd wiesz, co będzie Snapchatem, Periskopem za 4 lata? A ja wiem przynajmniej, że no, Facebook i Google nie zniknie, tak? To są za duże biznesy, zbyt bardzo rozbudowane, żeby z dnia na dzień przestały funkcjonować. Tak, znaczy na pewno taki trend jak wideo na żywo będzie się rozwijać, ale to czym innym jest wideo na żywo, a czym innym są konkretne platformy. Bo już dzisiaj my robimy tu Periscope'a, bo akurat ta aplikacja jest w moim mniemaniu najlepsza na dzień dzisiejszy do robienia takiego programu. Ale też będę miał widownię, tak? No umówmy się, jak będę miał widownię gamingową, to będę Twitcha odpalał, tak, albo jakieś inne serwisy. Ale zastanawiamy się też, czy nie przenieść tego programu na Facebook Live na przykład, tak? I nie nadawać od razu na Facebooka, na którego i tak potem ten program wrzucamy. Nie, no to też, no popatrz sobie na prezydenta, tak? Który ma pokazywane jakby backstage, jakby jego tam sztab, czy nie wiem, te osoby, które się zajmują nim dokładnie. Jeżeli masz już tą skalę i masz dużą ilość ludzi, no to oni cię szybciej będą tam oglądać, bo teraz odpalając kawę czy wstając rano, oni szybciej wejdą do Facebooka, niż będą otwierać 58 aplikację. I z tego punktu widzenia mówię, że największe platformy no będą najistotniejsze jakby dla twórców, czy dla każdego, kto prowadzi biznes o jakiejś tam skali. No, mówię, dla mnie wszystkie inne rzeczy są tak jakby dodatkiem, a Instagram, a dlaczego na przykład ja polecam, bo on jest bardzo i intuicyjny, prosty, jest takim katalogiem wszystkich zdjęć, plus też angażuje moim zdaniem, no zdjęcia bardzo dobrze jakby wpływają na ludzi i to, że łatwo, o wiele łatwiej jest tam wyszukać zdjęcia niż na przykład na Facebooku. Z Facebookiem jest problem, że no nie da się wyszukać starszych rzeczy. Ile musisz przejść w dół, które, żeby znaleźć, albo spróbuj znaleźć, co się działo u kogoś 3 dni temu. I pamiętaj, że to jest ta konkretna osoba. No naprawdę jest trudno. To już Twitter jest o wiele lepszy, jeśli ktoś prowadza hashtagi. Czyli podsumowując, najważniejsze jest dobre dopasowanie, tak, i dopasowanie, zrozumienie, która platforma jest. Tak. Tak samo jak nie wiem, w doborze działań na YouTubie, tak? Bo jakby funkcje reklamowe tego medium są bardzo duże i to, co bym polecał firmom, to nie skupiać się tylko i wyłącznie, nie wiem, na product placemencie i wchodzeniu też do twórców, bo to o tym mówiliśmy, że to jest najprostsze, ale jest całe multum możliwości działań. Nie wiem, czy chcemy teraz o tym porozmawiać, czy chwilę powiedzieć, mamy czas. Musimy niestety kończyć. Okej, okay, więc ja tylko powiem jak najszybciej, tak? Od prostego product placementu, konkursy, angażowanie, poprzez robienie branded content, czyli treści jakby na zamówienie, wręcz nawet reklamy, którą możesz zrobić, czy filmów. Jest to wszystko, mówię, wszystko zależy oczywiście od budżetu, jak zawsze, od chęci jakby współpracy z twórcą, czy samemu, no i też od celów marketingowych, czy sprzedażowych. Moim zdaniem
YouTube bardzo dobrze sprzedaje, już wielokrotnie tego doświadczyłem, niezależnie od branży. Są osoby, które z tego żyją już tylko i wyłącznie i sprzedają przez YouTube'a. Mimo, że się to wydaje, że to są puste wyświetlenia, moim zdaniem nie. To zależy, jak potrafimy sprzedawać, tak w życiu. Jacku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Brief Morning wraca. Najważniejsze są emocje, nawet w produktach, w produkcjach korporacyjnych. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy. Brief Morning wraca znowu jutro, punktualnie o 9:00. Dzisiaj moim gościem i waszym był Jacek Gadzinowski. Dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Jacku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.